Witam Was. Dzisiaj jesteśmy w Mikołowie na ulicy Soslowej w ogrodzie botanicznym. Tam w oddali macie mahonię. Mahonia jest idealna, już kiedyś o niej filmy robiłem, na skórę, bo jej liście przypominają właśnie strukturą skóry, jak popatrzycie, czy wszystkiego rodzaju problemy skórne, takiego typu rzeczy jest dobra, a owoc jest jadalny na jesień.
Gwóźdź na serce. Zapach czeremchy przeważnie bardzo fajnie odstrasza wszystkie insekty. Jest często też używany do takich mieszanek wyciągów przeciw komarom i innym takim rzeczom. Pod górkę.
Plusem tego jest tutaj, że nie można tutaj wprowadzać psów i są dużo takich fajnych polan, tak jak tych. I tu w sumie już bym sobie mógł nazbierać ziół jadalnych, które są czyste, gdzie mi się jakiś piesek raczej nie posikał. Dlatego tu jest dość sporo takich polanek w całym ogrodzie, jak żeśmy przeszli. Także gdzieś troszeczkę można by sobie chyba nazbierać, to raczej nikt by nie miał nic przeciw temu. Polanki takie tu są właśnie przy parkingach i widzę, jest dość duża różnorodność wszystkiego. Dobrze, także taki spacerek, obeszliśmy cały ogródek, także tyle na dziś i pozdrawiam. Pozdrawiam.